Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na trzeci film z gry Curse of the Dead Gods. I w tym materiale sprawdzimy sobie już ostatni typ świątyń. Byliśmy już w świątyni Jaguara, w poprzednim odcinku sprawdzaliśmy świątynię Orła, która okazuje się być najtrudniejszą ze wszystkich, jeżeli chodzi o te rodzaje świątyń, waszym zdaniem, tak przynajmniej w komentarzach było. I postanowiłem, że teraz po prostu sprawdzimy sobie ostatnią, czyli świątynię węża wraz z przeklętymi katakumbami. Tak nazywa się ten pierwszy rodzaj. Ja jestem ciekaw, czy gra będzie taka krótka, tak żeby nie mówić mało rozbudowana, że będziemy mieli tutaj pierwszego bossa, tutaj drugiego, tutaj trzeciego, no i potem mamy kolejnych 9 bossów plus 10 jakiś taki finalny. Nie wiem, jak to wygląda, szczerze mówiąc, czy to się jakoś później będzie rozrastało, będą jakieś inne zakładki. Fajnie, że mamy te eventy na pewno czasowe, ale myślę, że na to jesteśmy na razie za słabi, także niech będą, słuchajcie, katakumby, no i zobaczmy, co takiego będzie kryło się w tym miejscu. Możemy zacząć od broni, co myślę, że byłoby całkiem fajne. Złoto lub złoto. Weźmy broń, później na przykład można by było skręcić. Aha, gdybym potrzebował, to możemy na lewo skręcić po zdrowie, albo można potem znowu pobronić. Chociaż może dwa razy broń, to nie ma do końca sensu, skoro potem też jest broń. Wiecie co, to chodźmy po złoto może najpierw. Faktycznie. Trzy razy pobronić, no to trochę myślę, że już byłaby przesada, a w ten sposób jak najbardziej bylibyśmy w stanie tutaj, no, przynajmniej trochę złota uzbierać, dzięki czemu będę mógł coś kupować. Wkraczamy do Necropolis. Czy, moi drodzy, czas rozpocząć katakumby na dobre. Lecimy tutaj z domyślną bronią, nie zmieniałem niczego, uważam, że tak jest naprawdę spoko. No i oczywiście, co za tym idzie? Czas na... O Boże, to też jest przeciwnik. Czas na naukę całej lokacji, przeciwników, jak tutaj są. Mam nadzieję, że to nie będzie... Aha, on sobie jakoś respi jeszcze, jakieś robaki. Dobra, jego przywołaniec nie zginie. O kurde, dobra, czyli dużo wybuchów mnie tutaj czeka w tej lokacji. Rozumiem. Podpalmy sobie, chociaż tak chodzę po jakiejś takiej jakby pseudo truciźnie. O Boże. Przydałaby mi się bardzo broń dwuręczna. Okej. Skoro tu jest ogromny problem właśnie ze zdrowiem, no nie ma jakby możliwości leczenia się poza tymi kapliczkami, to... Dobrze, że mamy broń dystansową i postaram się trzymać tego sposobu rozgrywki. Podobno można tą bronią dwuręczną przerywać ich ataki. To oglądałem sobie ostatnio w odcinku i miało być tak, że po prostu niektórych ataków nie przerywałem dlatego, że ja po prostu nie zdążyłem ich uderzyć. Faktycznie tak było, także no miałem, wiadomo, no mega powolna jest ta broń dwuręczna, ale można coś takiego osiągnąć, także trzeba z tym bardzo uważać i bardzo roztropnie do tego podchodzić. Natomiast no niekoniecznie tak bywa, że w roguelike'ach czy grach tego typu, nie? Nie wiem, co tutaj mamy w Curse of the Dead Gods, czyli to mi się akurat... O kurde, to truje, super. Czyli coś podobnego troszkę do... Czy ja mogę się wyleczyć z tego w końcu? Bez przesady. Trochę też jest ten rogalik taki podobny właśnie do Darkest Dungeon. No to nie do końca bym się zgodził, że no, to jest standard, że tutaj nie ma jak się leczyć. Bo i w Darkest Dungeon były przedmioty do leczenia i bardzo, bardzo często w rogalikach też są częste takie sposoby. No tutaj ustawili to wszystko w bardzo taki hardkorowy sposób. Bardzo, bardzo skomplikowane jest to wszystko, aby to dobrze przechodzić. Oczywiście, wiadomo, można tych świątyń lecieć. Trzeba tylko w miarę... O, oni mogą się ze mnie rozwalać, okej. Okay. Trzeba trochę tylko jednak mierzyć siły na zamiary. Postanowiłem, że to może być fajne, bo właśnie, oni mogą się wzajemnie przecież wybijać. Kurde, powiem wam, że tutaj są trucizną, to też najłatwiej nie jest na świecie. Dobra, to jest zwyczajna pułapka. W związku z czym, no, tutaj się przydała na pewno broń dwuręczna, abym mógł po prostu sobie to rozwalić. Ale dobra, obejdziemy, nic się złego nie wydarzy. Przynajmniej chociaż sobie złoto wyzbieram. I to jest chyba wszystko, jak tak patrzę, także ruszajmy dalej, to się zaraz zamknie.
I mamy wreszcie broń, po którą tutaj przyszliśmy. Nie, to jest relikt. Okej. Zwiększa osłabiające efekty, znaczy czas ich trwania o 1 sekundę. No dobra. Efekty osłabienia, rozumiem, że naszych wrogów, a nie moich, no bo to byłoby bez sensu. No i mamy złoto i teraz lecimy dopiero po broń. Faktycznie tak to miało być, nie? Musi być zaczynany etap wyboru mapy. Zapominam, że to jakby... konstrukcje tych poziomów tu są różne pomieszczenia jakby, ale one się liczą jako ta jedna kratka na tej mapie. Zawsze musimy dojść do etapu wyboru czegoś na mapie, żeby to... żeby progresować. Dobra, pierwszy wąż z głowy. Człowiek wąż. Trochę. Czy tam jakiś taki humanoid. To naturalnie domyślam się, że bossem w tej świątyni no będzie na pewno jakiś wąż. Czy coś takiego pokrewnego, ale wężowego na pewno. No dobra. Kolejna fala. Oczywiście wszystkich przeciwników, którzy są nastawieni na to, żeby wybuchać. Dobra, to wystarczy, żeby jeden eksplodował. Będzie piękna reakcja łańcuchowa, niczym domino. Ten na środku na pewno będzie ich leczył, ja już to czuję. W każdej lokacji jest jakiś taki... no właśnie. Ej, on ich nie leczy. On ich chyba wzmacnia. Bo nawet dotykało to przeciwników, których jeszcze nawet nie uderzyłem. A może też ich leczę? Zaraz, nie mogę. Namierzanie tragicznie działa. Nie no, leczę ich też. O Boże. Nie, myślę, że ta pierwsza świątynia to była najłatwiejsza, szczerze mówiąc. Jak z perspektywy już teraz doświadczenia. Ej, no! Czemu nie strzelałeś? Bez sensu. To były obrażenia, których powinienem uniknąć. Super. Już prawie pół HP straciłem. Początki bywają naprawdę trudne. Ej! Miałem staminę, no to czemu tego rola nie zrobiłeś? Nie rozumiem czasami tej gry. Dobra, jest kolejny grid kill. Następny wróg dałby mi 150% złota, no ale nie było tu już żadnego wroga, niestety. Dobra, ale chociaż sobie przynajmniej ten nastrój panujący w tych lokacjach liźniemy jakoś. I teraz tak. Javelin, 30% obrażeń przeciwko elitom, czempionom i bossom. Atak od tyłu dodaje 30% więcej obrażeń. Tutaj mamy dynamit, nie? Dwuręczna broń, laski dynamitów. Zabicie odpala wielki wybuch, który osłabia pobliskich wrogów. Ja myślę, że ten javelin brzmi naprawdę dobrze. To jest broń dwuręczna, kurde. A moja druga broń, no to bicz na przykład byłby tutaj. 30% przeciwko elitarnym przeciwnikom, czempionom i bossom. Nie wiem, jaka jest różnica między elitarnym przeciwnikiem a czempionem, jeszcze szczerze mówiąc. Czempion to mi brzmi jak jakiś taki miniboss, ale dobra. No to wiecie co, no to wezmę to i to, nie? Broń dwuręczna, myślę, że to jest naprawdę podstawa i by się cholernie to przydało. Ha, to już nie mogę. Czy to... nie mogę tylko zostawić, no dobra. No to dobrze, że ten bicz wziąłem w sumie. Tam też ma całkiem spoko zasięg. Może to nie jest już, wiecie, pistolet, ale... dobra, zaryzykuję. Wyleczymy się tam dalej. Jeżeli uda mi się oczywiście przez to pomieszczenie przejść, muszę iść po broń dalej, bo z tym podstawowym mieczem, no to raczej kiepsko widzę moje szanse na przetrwanie w tym miejscu. No, dwa uderzenia, zobaczcie. Teraz wystarczają, aby położyć takiego robala, nie? O, co to jest? Jakieś... kurde, macki z ziemi wyrastające.
Serio? Jeszcze żadnego z nich nie zabiłem? O właśnie, w końcu. Dobra. No come on! Czemu nie mogę namierzyć tego? Ale namierzenie jest tragiczne w tej grze, o Boże. W ogóle sam się ten cel zmienia, mimo że prawym drążkiem ruszam. Klikam namierzenie i czasami przeskakuję na jeszcze innego. Nie wiem, czy te maski mogę jakoś rozwalić. Zgaduję, że pewnie tak. Ładnie. O Boże. Teraz to bydle jeszcze. To oczywiście musiało wszystko zgasić, przez to otrzymuję większe obrażenie teraz. Pod warunkiem, że ktoś mnie trafi. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No jednak mimo wszystko lepiej sobie ułatwiać życie, niż utrudniać. Kurde, ale tutaj prawie każdy przeciwnik robi te pola, które wybuchają. No właśnie, ten niestety nie wybucha pośmiertnie. Szkoda. Przydałoby to się w tej sytuacji. Nie zauważyłem tych pnącz. Mackowatych. Nie no, zasięg naprawdę jest super. I działa też szybciej niż pistolet, także bicz akurat bardzo lubię w tej grze. Muszę przyznać, że on się dobrze sprawdza. Może to uderzyć, ale czy to zaraz się, nie wiem, nie schowa? Znaczy nie wyciągnie, nie wyjdzie z powrotem? No dziwonia, no dobra. Czy raz tak dostanie przez łeb, to się muszę tak powiedzieć, to już się chowa na stałe, no dobra. Kurde, mamy dosłownie to samo, co było. Ale lipa. Inny efekt tylko, plus 20% do krytycznych obrażeń. Ja wolę mieć to tam na czempionów, bossów i tak dalej, żeby większe spustoszenie siało. No ale tak, to nic. Słuchajcie, no nie będę tutaj nic brał, no bo... Chyba średnio, no. Wszystko to jest broń dwuręczna, no. Może ten javelin, najwyżej teraz, kurde. Musimy krew zaoferować i będę miał już przekleństwo. No tak zastanawiam się nad tym, mimo wszystko javelin nie ma jakichś ogromniastych obrażeń, nie? 28, no to tam szału do końca nie robi. Wiem, że na te efekty pewnie głównie też trzeba tutaj patrzeć. Jakieś ciało podpaliłem. No dobra, zobaczmy, co gra mi teraz dowali. I... musimy zmierzać w nieznane. Jeszcze 4 pomieszczenia do bossa. Po drodze oczywiście będzie opcja, żeby się wyleczyć. Ja myślę, że w ogóle pójdziemy po złoto później, zamiast po kolejną broń. Albo po kolejną broń? To jest chyba broń podstawowa w ogóle, nie? Tak mi się wydaje. Nie, to jest upgrade. To po upgrade warto byłoby pójść, kurczę, też. Z drugiej strony możemy zamiast po złoto, po upgrade i potem skręcimy po leczenie. Potem znowu po złoto może, żeby albo po broń, może by podstawowa broń wyszła. Dobra, nieważne, zobaczymy dalej. Musimy najpierw przejść po to pomieszczenie. Nie ma co myśleć tyle do przodu, bo możliwe, że nawet nie przeżyję tego, nie? Reflected Temple. O Boże. Świątynia może zmieniać swoje... Znaczy może być po prostu odpalona nagle w odbiciu lustrzanym. Otrzymuje 5 punktów percepcji. Ha, super. Może zmieniać swoje oblicze. Ta świątynia. No to kurde, niezły efekt. Rozumiem, że chodzi o układ pomieszczeń. Czyli że nie będziemy mogli tak tam jakby planować sobie za bardzo drogi. Aż kurde, no przecież... O Boże, tam są kolejne węże. Co to było? Ej, to już zmieniło oblicze? Nie wiem. Chyba? No, dzięki. No, zmieniło. Ale jaja. No. To kurde, będzie grubo. To jest wyjście. Tu coś mamy, o dziwo. Złoto. Główna broń, szpony. 12 obrażeń. Ale tutaj krytyczne obrażenie przez 3 sekundy po perfekcyjnym unikłem. No to super, dajmy to bogom. Pewnie byłaby to znacznie szybsza broń ogólnie, nie? Ale... A raczej te perfekcyjne uniki to... O Boże, serio? Perfekcyjne uniki to raczej nie byłaby... perfekcyjna rzecz. Aha!
Czyli to się... Super. Czyli to się zmienia. Ale mamy te same pomieszczenie jakby. O kurde, chyba nie poszedłem tu, poszedłem, może było tam skakać, no ale dobra, nieważne. Boże, co jest? Dobra, teraz ja totalnie będę błądził już. Z tym wszystkim, co mnie tutaj spotkało. No i właśnie nie wiem, czy to jest elita, czy to jest champion. Strasznie niejasne jest to dla mnie. W żaden sposób nie jest zaznaczony ten wróg, nie? Że o, to jest elita, no, to jest champion. A może kurde jest, nie wiem, może nie widzę tego, ale... Niejasne jest to na pewno. Co? Nie mogę tego rozwalić? Ale bez sens. Zwiększa stamina o 1. To jest kurde naprawdę niezłe. Zwłaszcza z tym jak ja gram, nie? Nie wiem czy to coś daje, ale możemy sobie podpalić. No i chodźmy po ulepszenie kurde broni, no. 1400 sztuk złota prawie mam, więc to już jest naprawdę nieźle. Ulepszenie broni i leczenie. Taki jest plan. Leczenie oczywiście na maksa, no bo to jest podstawa, od tego zależy, czy ja w ogóle przeżyję. No dobra. Powiem, że ta broń dwuręczna teraz, gdzie mam więcej staminy, to jest naprawdę niezłe rozwiązanie. Dobra. Serio? Aż taki zasięg to ma. O Boże, o Boże, o Boże. Ale ich leczy skubaniec. Czyli serio, nawet jak nie mają HP w ogóle straconego, to i tak ich leczy. Tak to po prostu wygląda. Zawsze ten punkcior staminy musi mi zostać. Bo kiepsko to będzie wyglądało. O Jezu, ale irytujący ten efekt, naprawdę na dłuższą metę. Tragiczny. Dobra, chyba pomieszczenie wyczyszczone, takie jest, muzyczka mi to sugeruje. Oczywiście pułapki wciąż są aktywne, także no... Przyjemnie nie będzie. A, mamy to ulepszenie maczetę. Bez zdolności totalnie. Ja myślę, że ten bicz warto byłoby ulepszyć sobie. Tak szczerze mówiąc. Ja się prosto obrażeń no, przeciwko niezranionym wrogom. No tutaj by z 28 na 33 nam skoczyła, to ja 44. W sumie... Znaczy ten javelin może być dobry, kurde. Ale nie stać mi na niego. Dobra, tutaj dajmy złoto. I to tyle. Nie możemy drugiej broni niestety sobie ulepszyć, także... Tak się tutaj zastanawiałem. No i leczenie, rzecz jasna, tam dalej już w ogóle, słuchajcie, nie ma żadnego leczenia, nie? Wcale nie jest tak, że mamy leczenie tuż przed bossem. Torch of Sorrow? O kurde. Twoja pochodnia traci ogień i swoje światłowe, znaczy świetlne zdolności. Aha, okej, ale wciąż będzie nam rozświetlała w mroku pułapki. Nie otrzymujesz już dodatkowych obrażeń, kiedy stoisz w mroku. Mhm. Czyli to taki bardziej efekt wizualny, tak? No to powiem wam, że grubo. Nie no, full HP, no może bez tych tam 13 punktów, bo to już się nie opłaca, 20 punktów tych negatywnych zdobywać za to, że po prostu sobie... że po prostu sobie tutaj to doleczymy, 13 HP. A tak myślę teraz właśnie, że broń to byłaby nawet nie taka głupia sprawa, żeby sobie teraz tutaj to wybrać. Zamiast golda, no bo po co mi złoto, jak ja tam już nie będę miał tego sprawdzać, jak ogarniać. Tam jest relikt, a nie pamiętam, czy relikty się kupuje, czy się zdobywa w sumie. Chyba tak po prostu leżał sobie, nie? Dobra, chodźmy po broń. I tu będzie walka, no więc...
Nie jest Darkest Dungeon, że można wybrać pomieszczenie, gdzie jest spokój. I faktycznie ta pochodnia jest taka sama jak właśnie w tym świecie, gdzie się leczę. No dobra, ale... To nie muszę się teraz niczym przejmować, no. Boże. Jaki skamieniały, nie? Się stał. I patrzcie, odrosły te macki. Dobra, to było trochę ryzykowne, nie ukrywam. A ciekawe, czy tym mogę sobie rozświetlić to normalnie? O Boże, ej, nawet nie mogę teraz tego normalnie odpalać, czajcie? Podpalać. To aż tak to działa, no dobra. Ty leczysz, więc ty musisz zginąć. Halo, powiedziałem coś innego. Boże, jak mnie to irytuje, że oni podczas tych swoich dziwacznych czarów są po prostu nietykalni. Nie tylko ci, bo te robale takie, jak są respione, to... To ich, tych matek, nie możemy też zabijać. Serio? On został zarażony? Nie sądziłem, że ich może ten efekt dotknąć. No dobra. Cisza i spokój. Nie no, serio, nie mogę tego podpalić, zobaczcie. Coś tam to daje, ale naprawdę minimalnie. To jest niezłe, kurde. 18 plus 5, więc tak jakbyśmy mieli ulepszenie plus jeszcze 5 dodatkowych obrażeń za ogień. To jest broń na drugim poziomie w ogóle. Zwróćcie uwagę. To jest broń do rzucania. Znaczy, bomba do rzucania. Nie, no to jest zbyt sytuacyjne. Weźmy sobie to, nie? Z pewnością krew będę musiał poświęcić. No ale na to jeszcze przekleństwo jestem w stanie się jakoś tam zgodzić. Mam nadzieję, że to nie będzie nic straszliwego. Plus 10% do bazowych obrażeń i plus 20% do bazowych obrażeń, jeżeli naszą drugą bronią jest bicz. Także słuchajcie, to będzie naprawdę genialna sprawa. Ale combo. Koniecznie miecz tu musi być. No, dopasowało RNG, ja bym tylko tego nie skaszanił. 842 punkty zdrowia, to słuchajcie, też jest naprawdę niezły wynik, myślę sobie. To zostawiamy jak najbardziej. Atakujemy tym dokładnie tak samo. O kurde, a tu każdy kolejny atak, ostatni atak w serii jeszcze podpala. I chyba dopiero wtedy te obrażenia wchodzą takie zwiększone, tak zgaduję, nie? No dobra, to co, lecimy po relikt, ostatnie pomieszczenie i boss, słuchajcie. Obym tylko tutaj tego nie zepsuł jakoś wybitnie, ale najpierw, oczywiście, animacja. Przekleństwa. Klątwa bezgłowego, to brzmi źle. Tak długo, dopóki nie zabijesz 30 wrogów, wszystkie twoje obrażenia są zwiększone o 50%. Co? Ej, to brzmi świetnie przed bossem, bo myślę, że w tym pomieszczeniu 30 wrogów nie znajdę. I masz permanentne, czyli no po prostu przyspieszenie swojej postaci, zwiększoną prędkość poruszania. To jest, powiem wam, naprawdę genialne! Ja trochę inaczej wyglądam. Patrzcie, Jezu. Nice. To mi się podoba. Mrok mi nie jest straszny. Nic mi nie jest, kurde, straszny tutaj teraz. Poza pułapkami, które mogą mnie zabić w jakiś głupi sposób za chwilę. Nie wiem, czemu tego mieczem nie mogłem rozwalić. Jezu, ale się dziwnie czuję, mając tak mobilną postać. No dobra. Przed walką to się pozmieniało, więc... A, armor mu rozwaliłem. Jezu, 70 obrażeń tym mieczem? No w sumie węże, wrażliwe na ogień, no ma to sens. No nie, bez przesady, to sobie sprzedamy. Nie wyglądało to imponująco. I co? To bosika kierujemy się. 842 punkty zdrowia. Aha, jednak jeszcze nie. O Boże. Za pięknie by było. Czy ktoś ich nie leczył? Nie. Okej. O Boże. O Boże. Dobra, dwóch dobiło.
Pięknie porobieni. Czachy poleciały, będą zakupy. Wiesz, może te czaszki warto byłoby po prostu sobie ogarnąć w ten sposób, że dozbierać i kupić coś konkretnego, na przykład ze 100 czaszek, nie? Zwinności by mi to trochę dało. Mhm, 100% więcej dostaniemy przy ofiarowaniu bogom różnych przedmiotów. Źródło obrażeń. No single source. Plus 15% maksymalnego zdrowia, plus 3 dexterity. Mhm. A tutaj plus 2 percepcji i otrzymuję. Aha, i o 30% bogów. No dobra. 70 to by mi aż zwiększyło. Kurde, grubo. Nie, nie będę ryzykował przed bossem. Tylko to jeszcze muszę pamiętać, że 20 dostaniemy za samo przejście. Więc muszę to wziąć, jeżeli chcę. Bo na nas mnie nie stać, więc bym dostał ten stresior. Dobra, weźmy to. Najsłabsze, ale gramy bezpiecznie teraz, no. No i do czempiona, słuchajcie, czas iść. Trzymajcie kciuki, 821 HP. Są szanse, pytanie jaki to będzie boss i czy nauczę się go. Mam nadzieję, że nie będzie do żadnego wroga po drodze jeszcze. Ksukat, wiedźma! O Boże. Bullet hell będzie, co? Ja pierdzielę. Okej, okay. To nie jest głupie. Szkoda, że ona sama sobie nie może nic zrobić. Tymi pułapkami, które rzuca. No wiem, to byłoby bez sensu i za łatwe. Ale bullet hell. Ale lubię takie rzeczy w grach. Zwłaszcza w takich, w których mamy dobry podgląd na to. W grach 3D bullet hell trochę irytujący bywa. Znaczy 3D, no wiecie o co chodzi. Chodzi o perspektywę, nie? To też jest 3D przecież w pewnym sensie, no tylko to jest rzut inny. Izometryczny taki. Wow, panie! A w zasadzie to pani. Bez takich mi tu proszę. Ja myślę, że fajnie w ogóle działa to korzystanie z broni dwuręcznej, a potem przejście na miecz. Czyli tak, zużywamy sobie staminę i nadupcamy mieczem, bo to nie zżera staminy w ogóle. Tylko tej staminy warto tak nie zużywać za dużo. Żeby sobie na rola zostawić. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnej fazy za chwilę. Mamy to! Świadomość! Moi drodzy, pierwszy boss zgładzony w Curse of the Dead Gods! Wiedźma poległa! 405 złota i mnóstwo, słuchajcie, czaszek, ale nie tylko, bo też i jadejtowe pierścienie poleciały. Aż 5 ich zdobyłem. Zobaczmy tylko, czy na arenie czegoś jeszcze nie będzie. No i 245 punktów zdrowia jeszcze mi tutaj w zapasie pozostało. Zobaczcie, że z automatu moja pochodnia już działa. Dlaczego? Dlatego, że wyczyściło to moją postać ze wszystkich przekleństw, jakie mieliśmy aktywne. Ze wszystkich klątw. Już to mnie nie obowiązuje. I możemy przejść pewnie teraz do tego podziemnego świata. Tak, mamy podsumowanie. Nowy rekord 100% w 19 minut i 3126 sztuk złota zdobył to. Oczywiście do tego też 21 czaszek dochodzi i 5 jadejtowych pierścieni. No, naprawdę nieźle. 576 damage dealt. Kurde, no. To było dobre. Oczywiście, moi drodzy, zachęcam do stawienia kciuka w górę, jeśli wam się podoba. Tutaj Curse of the Dead Gods, jesteście tej gry jeszcze więcej na kanale. Mamy emblemat nasz pierwszy, krwisty. 6 nowych błogosławieństw jest dostępnych, plus możemy sobie po odblokowaniu takich i po zdobyciu dwóch takich emblematów krwi odblokować kolejne lokacje. Zobaczcie, ten drugi rodzaj jakby, ten drugi rząd zostanie odblokowany. Także ja myślę, że ta pierwsza kraina byłaby teraz do zrobienia, czyli no... wstąpimy sobie do świątyni Jaguara i ta pierwsza część to jest coś, co wypadałoby naprawdę teraz poeksplorować. Zobaczmy tak, mamy kamienny młot na przykład i znoszoną tarczę, albo szpony i pistolet.
W sumie... Ten młot może byłby całkiem fajny. Nie jest aż tak powolny, jak się wydawało. Mocny, ładowany atak. Kurde, fajne, bo było to przekleństwo, które dawało mi dodatkowy punkt staminy. Znaczy nie wiem, przepraszam, to był relikt akurat, no, ale... A, i patrzcie, to na przykład musimy aż 3 zdobyć takie emblematy krwi, nie? A co tu chodzi? Aha, czyli możemy sobie jeszcze jakieś teraz to błogosławieństwo ustawić, bo teraz odblokowaliśmy slosik, dobra. Furia. Zadawaj 50% więcej obrażeń przez pierwsze 6 sekund, kiedy otrzymasz obrażenia. Aha, czyli to mi nie działało do tej pory. My nie ustawiliśmy tego, no dobra. 21 czaszek. Zabite zabójstwo regeneruje 1 punkt staminy. To też nie jest głupie w sumie. Zdobądź 1000 sztuk złota i 5 punktów percepcji na początku swojej eksploracji. Też niezłe, nie? Ja myślę, że w ogóle to byłoby najlepsze. Chociaż... Nie, myślę, że to zostawimy sobie. To będzie fajne błogosławieństwo też do ustawienia. I ogień, żeby nie działał tak daleko. I obrażenia są zredukowane 20%, kiedy jesteśmy w świetle. Ja myślę, że tutaj by się przydało to. To będzie dość fajne rozegranie. Że jeden punkt staminy będę sobie regenerował za każde zabójstwo. Oczywiście to nie będzie za bardzo działało w sytuacji, w której będziemy walczyć z bossem, ale podczas eksploracji to będzie naprawdę, myślę przynajmniej, że zbawienne. Główne bronie, jakaś glewia na przykład, kurde, to jako miecz jest w ogóle zaliczane, co ciekawe. Dobra, odblokujmy. Jak to wygląda, jest teraz szansa, żeby to zdobyć. To jest w ogóle lista broni. Znaczy, można posortować je. Tu już nic nie zrobimy i w zasadzie to mamy wszystko, słuchajcie, zrobione. Także, moi drodzy, ja się z wami będę już w tym momencie żegnał. Jedyne co zrobimy, to sobie wejdziemy do kolejnej lokacji. No, musimy powtórzyć to, co było w pierwszym odcinku, ale oczywiście, jak widzicie, to jest zupełnie inaczej wylosowane. I teraz tak, ja bym poszedł lewą stroną. Dlaczego? Dlatego, że tam będzie, zobaczcie, leczenie najbliżej bossa dostępne. No, z tej strony w sumie też moglibyśmy. Ej, a z drugiej strony... Kurde, tutaj będzie ścieżka z dużą ilością broni. Nie, dobra, myślę, że to jest najlepsza opcja. Żeby tędy pójść, kurde. Nieznana rzecz jeszcze będzie. Może kolejna broń, kto wie. Moi drodzy, przekonamy się już oczywiście w kolejnym odcinku. Świątynia Węża jak na razie okazała się lokacją, czy też typem najlepszym, tak naprawdę, z jakim się spotkaliśmy. Bardzo szczęśliwym dla mnie, bo pierwszy raz tam wszedłem i od razu osiągnąłem sukces. Mam nadzieję, że tym razem po powrocie tutaj do tej krainy też będzie dobrze. No ale to się dowiemy oczywiście w kolejnych odcinkach. Zapraszam was jutro na kolejny film w okolica godziny, tutaj myślę, że 16. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, nie? Dawajcie znać, czy chcecie tego na pewno jeszcze więcej i zachęcam do zostawienia kciuka w górę. Tymczasem ja się będę z wami żegnał, życzę wam miłego dnia, no i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych rzeczach na moim kanale. Trzymajcie się, pa pa! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.